No to let's go. Krzysztof rapaduje, bo Bloski się kłania. Dzisiaj miał być Lenia, ale nie będzie. Żaba przyszła o 8:00. Dobra, trzeba wstawać. To co, żabko, wstajemy? Czy nie wstajemy? Jeszcze nie wstajemy? A już mnie obudziłaś, trzeba wstawać. No chodź. No i popatrzcie, co ja mam w pokoju. Plazma nie 3D, tylko 6D. Pełen Full HD. A taka jest prawda, że od 6 ponad lat nie oglądam telewizji. Dobra, czas zrobić toaletkę jakąś. I co? Idziemy umyć ząbki? A pokazać wam klatę? Nie pokażę, bo po pierwsze byście się przestraszyli, bo spadali z krzeseł, a po drugie to zwykły dół na wapno. Jajeczko, kanapeczka i herbatka. To trio zawsze jest u mnie. Miało być morze, no ale morze nie pojedziemy, no bo pogoda fatalna. No to jedziemy do Osterhout. Godzina 9:30. No i jesteśmy przy bawialni. Ciekawe, czy też duże dzieci, takie jak ja, mogą się bawić. Ale widok nas zastał. No, ciekawie się zapowiada. Tylko jakąś wjeżdżalnię muszę obczaić, bo muszę zjechać. Toż to full wy, pasy z dzieci. Szukajcie takiej bawialni we własnym regionie, bo naprawdę fulami są bardzo popularne. Kurde, chciałem sobie poskakać na tych trampolinach, ale niestety maksymalne obciążenie 80 kilo, a repanuję 95. No i dziękuję, poskakane. No i mi się zamarzyło zjechać, ale zabronione powyżej lat 18. No ale co, może spróbuję jednak. Przynajmniej raz do roku warto poczuć się dzieckiem. Naprawdę, wspaniała sprawa. Jeszcze chwila odpoczynku i powolutku będziemy się zbierać. Siedzimy pod godziny 10:00, jest godzina 14:00, tak, że już powolutku można wracać do domu. Poza tym mamy jeszcze inne plany, będziemy żegnać naszych przyjaciół, którzy wracają do Belgii. No to co? To był Krzysztof Rapanujo, Bobylowski. Trzymajcie się ciepło, pozdrowienia, hej!